zagra Maciej Boba Bobkowski. W składzie Ekstraklasy zagrają Maciej Chmiel, Mariusz Czerniak, Marian Fordon, Grzegorzewski, Paskor Janikowski, Wojciech Jankowiak, Dawid Kaczmarek, Mateusz Sibek oraz Andrzej Sporowski. Spoko, spoko. Celny padełek. Z kamionki. Pokaż mu się ktoś! To jest GKS kamionki, tak? Tak. Ej, Wojtek! Tył jest, tył! Nic nie widzę, jak to jeden! Słońce, nie? Tak dalej. No. Plecy! Jesteście z nami, z Manhattanem, z Walką, z Kempes wygląda. Który? Ten z 15, Mario Kempes. No. Coś ma w sobie. Jarek, pokaż wiązią. 21:55. No. Arsenal. Dzisiaj są w ogóle dobre mecze Arsenal. No, ale przegrał Arsenal. Przegrał Arsenal. Przegrał? 2-1. Ja się spodziewałem, że to się tak jakoś skończy 1-0. 1-0 prowadzi przez Torrezalno, dosyć świadną bramkę. A potem już nie wiem jak. No. Jeszcze dzisiaj Tottenham z Manchesterem. No. Chyba teraz właśnie. 18 chyba. 0-0 na razie. Jarek, Jarek, przypokaj mu się. Jest to, pokaż mu się.
Ósma. Piotruś, sam, sam! Bramkę dla drużyny Ekstraklasa zdobywa Marian Forden. Przepraszam, bramkę strzelił Mariusz Czernek. Tak.
Na czasy? Nie, jakiś rozpuszczalny. Rozpuszczalny, nie ma rozpuszczalny. Jest sypany albo jest krwata. To wani mi teraz kurwa. No tutaj już ten przyniosłem i byłbym wdzięczny. Dalej, dalej.
bramkę dla drużyny Ekstraklasy zdobył Marian Ternek. I rozpoczynamy drugą połowę spotkania pomiędzy Dream Team Tulce i Ekstraklasą. Nie, ta koncyzja się nazywa już starość. Tak, już. Tak idzie. Kurwa, mój rosu. Chcesz go wywróciłem? Tam górę obrana. I mój obiad poszedł się. Tak to jest. Kobita się napracuje, rozgotuje. Dobra, tak. Mam jeszcze za kupę. Chcesz pan, nie? Który? No przez... Ale wódki nie podobie się. Nie? No jak to zrobiłeś? Taki dobry rosół miałem. Ale ja jeszcze mam gorący kubek. Ja też, mam żurek i drugi rosół. Gorący kubek, no. Ta sierota jest dobry. On. Jak ty? Jak ja? Iwan Campo. Ja mam w tą chodzie. Masz? Masz chory, moi drużówki? Czy widzisz po drużówkę? No nie wiem, czy widzę. To jest otwarte? Zamknięte chyba. Nie, to już. Judy chyba. Oj, mój Jezus. Dawaj, dawaj, co? Siema, Krzysiu. Dobra,
się skończyło na wódce pewnie. Nie, bo zaczął być do środka. Fajnie, że są fajni. Robert ty zostawił. Gdzie ten gówniarz biega po tej zasianej trawce? Sam bo co staje i wchodzę, to co? Będę się biegał, mu pomagać? No. Stale! Chyli, że będziemy ciebie musieli. Stale! Ja, wszyscy mieli angielski, niemiecki. No jak ja miałem, na pewno. Ja nie miałem niemieckiego. Miałem. Całe życie się nie uczyłem niemieckiego. Tak. Bo wy wprost już był tutaj taki, wiesz, poziom, ten roczniki, że a nie skapują dwóch języków. Zaznaczyliśmy sobie jakieś znaczek. No. Jeżeli ktoś chciał 5, to tam ktoś dopisywał. No. Wszyscy pisali niebieskie wygodnice. To prawie jak kopijskiego. Ja miałem piątkę z angielskiego. A teraz też mi się udało, bo trafiłem tutaj na taką grupę. To robiliśmy testy. Testy na kopię. I ona mówi, a jak się tam jak coś zrobi, to w domu zrobi. No. No nie, ale mnie dobrze grał. Ostatnio. A wy z nim graliście, tak? 7. Graliście? Bramka ze spotkania, coś mu się łapami nie chciał. Ale on stał bramka. Kurwa, nie się nie zmienia, w chuj z taką grę. Ej, dosyć się z Marianem! Dobra! Marian, ty weź!
zjadłeś tą całą paczkę? Tak? No, spróbowałem i od razu zostawiłem. Frytki sobie robię. Tak, ręka, dzięki. Zrobiłem piękne zbliżenie. Bramkę dla drużyny Ekstraklasy zdobył Krzysztof Krzysztof. Teraz tak wiecie, co tydzień. To jest drugie dopiero, nie? A nie, mecz. Drugi mecz. Jeszcze czasu, wiecie może? A? Jeszcze czasu. Już ci mówię. 6 minut. 3-0, spokojnie. Zaraz młoda osoba edytuje i taki odpisał z piłki. No, 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 rzeczywiście. No. On tu sędziował, nie? Chyba jeszcze nie. Sędziował? Tak? W tamtym roku. Papa! Nie ma. Sobie. Pamiętam bardzo. Ja wiem, to biegałem od linii do linii. Do linii. Nie tyłem! Do nich to jest... Ja pierdolę! Czwartą barankę dla drużyny Ekstraklasy zdobywa Pascal Janikowski. No ale nie, ja mówię o tym, o pani tej. A spotyk. No, właśnie, że zaraz przycisnę. Przepraszam, może stałem z boku na linii strzału akurat. Za mało wypili. Chyba. Kurwa, dwie bramki strzeliłem, zjadaj. Rudy będzie. Gdzie? Będzie. Super. Ale co zagadał, że wciąż nie, bo że Pika miała być 4 godziny w robocie, a z 8. A, ty już nie grać drugie. Miała emeryturę do końca sezonu. Lecki poszły. Trzy minuty. Bramka z połowy tylko. Z połowy nagrana. Bramka na 5-0 dla Ekstraklasy, to była Maria Czerwa. A te siekierki, czy chuj wie co tam jest? Siedniki. Siekierki. Porobią was. Nie mam pojęcia.
Tucha chociaż tam grał. Aha, nie grałem. Mają, wiesz, przy sobie listę 13 zawodników, wszystko poukładane, daty, urodziny, to jest, już pachnie mi, no, które są poukładane. Ja. Ale nie wpadłaby. Dobry, dobry. Poczekaj, ja przyjmę kamerę zaraz, no. Sprawdzisz, wyjdziemy na pocztę ligową. No. Bo ktoś wypełnił formularz zgłoszeniowy jeszcze na ligę. Dobra. Nasza motul? Dobrze by było. Półtorej minuty. Było na przykład jakąś czarną koszulkę do grania? Czarną? Mam chociażby tego pudela. Bo ja nie mam czym grać. A to mam taką normalną, całą czarną mam dzisiaj. Nie potrzebuję, bo nie mam ten, nie? No dobra, to cię mogę przy ten, jak ten coś pogadę i ci przywiozę. Całą czarną, albo tą pujolę Barcelona, jak myślę. No kurwa, ja tam miałem taką szmacianę, ale kurwa. Ketonal. Pierdolę ci, czy będzie bramka, czy nie. Chelsea wygrało. Miałem 2-1. Pierwsze 30 minut. Strzelił? Nie, zjebał. Zjebał, no, tą pierwszą to zjebał z Torresem. I z drugą tak samo.